Opowiem Wam dzisiaj o rodzajach kątów. Zacznijmy od następujących. Powiemy sobie o kącie ostrym, kąt ostry, prosty i rozwarty. Najpierw narysuję przykłady. Kąt ostry to może być taki kąt. Albo taki. Wtedy będzie ten. Ostry lub ten. Ten i ten. Pamiętaj, aby zaznaczać kąt, o którym mówisz łukiem. Mówię o tym i o tym kącie i o tym kącie. To są kąty ostre. Kąt ostry to taki kąt, który będzie miał miarę mniejszą niż 90 stopni, ale większą niż 0 stopni. Teraz kąt prosty. Jedno ramię jest na przykład narysowane w pionie, drugie idzie w poziomie. To jest przykład kąta prostego. Moglibyśmy narysować inaczej. Kąt prosty zaznaczamy łukiem, mówimy o tym kącie i w ten łuk wpisujemy kropeczkę. Wtedy wiadomo, że mówimy o kącie prostym. Moglibyśmy narysować na przykład taki kąt prosty. W ten sposób. I wtedy kąt prosty jest tutaj. Jeżeli jest tutaj, to też jest tutaj, tutaj i tutaj. Te dwie proste są prostopadłe. Ten kąt, kąt prosty, ma miarę 90 stopni. Czyli kąt prosty to taki kąt, który ma miarę równą 90 stopni. Pewnie masz już jakieś wyobrażenie, jak może wyglądać kąt rozwarty. Zobacz, że cały czas nam się zwiększają te kąty. Kąt rozwarty to będzie na przykład taki kąt. Będzie większy niż kąt prosty. Czyli kąt rozwarty to będzie kąt większy od 90 stopni, ale mniejszy niż 180 stopni. Kolejne kąty poznasz w następnym filmie, ale narysujmy jeszcze jakiś inny przykład kąta rozwartego. Mogę narysować takie dwie proste i wtedy kąt rozwarty to jest ten kąt i ten kąt. Zwróć uwagę, że ten rysunek jest podobny do tego. W tym miejscu też masz kąty rozwarte. Rozwarty i tutaj też będzie kąt rozwarty. Tu mieliśmy kąty ostre. I tutaj faktycznie będą kąty ostre. Kąt ostry. I tutaj też będzie kąt ostry.